Panie Piotrze, pandemia to trudny okres dla nas wszystkich, również dla kultury, dla ośrodka kultury Andaluzja i innych domów kultury w mieście i w Polsce. Jak przez ten czas sobie radzi i ośrodek kultury? Co proponuje mieszkańcom? Jakie ma najbliższe plany? W okresie pandemii nasza działalność, niestety wymuszona okolicznościami, musiała zostać totalnie obcięta i ograniczona. No, choćby dlatego, że nie wolno mieć spotkań bezpośrednich, więc przenieśliśmy się do świata wirtualnego i były to konkursy fotograficzne, plastyczne. Ostatni konkurs, jak sobie radzisz z nudą w pandemii, fotograficzny, zaskoczył nas i przyszło wiele fotografii, niektóre bardzo zabawne, dowcipne, jak sobie ludzie po prostu no, radzą, żeby też chodzi o psychikę, o tą klaustrofobiczną w tej chwili panującą wszędzie atmosferę, że jesteśmy zamknięci. Jeżeli tylko warunki pozwolą, jeżeli będzie ta stadna odporność i szczepienia się zrealizują, to mam naprawdę wielkie nazwiska zabukowane do Andaluzji. Będzie między innymi gitarzysta Uli John Roth z Niemiec, który grał przez wiele lat w zespole Scorpions. Będzie brytyjski zespół Jadis progresywnego rocka, to jest legenda. Będzie szwajcarski zespół Klepsydra, który też nigdy w Polsce nie był. Przyjedzie po raz kolejny zespół Mystery z Kanady. Po raz drugi zaprosiliśmy też szwedzki zespół Sienarud, który też bardzo tutaj podobał się na koncertach. Przyjedzie też po raz kolejny zespół Galahad z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy na deskach Andaluzji wystąpi holenderska legenda progresywnego rocka, grupa Focus. No i to wszystko na jesień? To wszystko mieliśmy na ten 21 rok. Kiedy zaczniemy to grać? Czy to na jesień zaczniemy, a skończymy w sezonie wiosna 22? Bo jeszcze dochodzą tutaj polskie zespoły. No. Mamy propozycję Amaro, polski zespół rockowy, progresywnego też rocka Amarok. I na przykład jeszcze też Karfagen z Ukrainy chce po raz kolejny do nas przyjechać. Mamy zabukowany wstępnie koncert, recital piosenki francuskiej z Krakowa, aktorskiej, taki coś dla ludzi, którzy są subtelnej muzyki posłuchać, takiej poetyckiej. Mamy zabukowany kolejny koncert w wykonaniu zespołu pana Makuli, przeróbki polskich evergreenów muzyki pop i rock po śląsku, więc też bardzo ciekawy temat, chwytliwy. No to już miało być, już dwa razy żeśmy termin przesunęli. Tak samo z tą piosenką francuską. Załoga moja pręży się do organizacji dyskotek, bo dyskoteki, Andrzejki, Sylwester to są dodatkowe źródła finansowania naszego skromnego budżetu. I wtedy Andaluzja jakby, jak organizuje te rozrywkowe imprezy, to może sobie pozwolić na te właśnie kulturalne, z wyższej półki. A jeżeli nie ma tych rozrywkowych, to też nie ma za dużo pieniążków, żeby ryzykować imprezy ambitne, bo ja się obawiam, że ludzie mogą być ostrożni i może już nie być takiego hura optymizmu i te bilety mogą nie schodzić tak jak ciepłe bułeczki. Z drugiej strony to widzę też, że oni są też wypuszczeni. Oni są wypuszczeni tych koncertów, bo mają dość siedzenia w domu, chcieliby wyjść właśnie posłuchać na żywo muzyki. Ileż można słuchać płyt i oglądać DVD?
No, tak, pracujemy online, online jesteśmy, nie wiem, z kulturą. Tak, niestety. I brakuje tej fizyczności. Bez tego kontaktu bezpośredniego.